Dzień dobry, moje nazwisko Zbigniew Lisiecki, jestem emerytowanym komendantem rejonowym Policji w Białej Podlaskiej. Jesteśmy na placu manewrowym byłej Komendy Rejonowej Policji w Białej Podlaskiej. Tu się znajdowały swego czasu w latach 90. garaże, budynki gospodarcze, za nami budynek administracyjny, czy budynek byłej Komendy Rejonowej przy ulicy Krótkiej 1. Po prawej stronie, również za nami budynek administracyjny byłej Komendy Rejonowej. Obecnie przygotowany jest do wyburzenia. Ja tu pracowałem w komendzie, jeszcze w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej Białej Podlaskiej w latach 1979-1997. Taka prawda, że wszystkie budynki w rejonie Placu Wolności miały jakąś historię. One zostały zburzone, przebudowane i mało Bialczan orientuje się i wie, co w tych budynkach na placu, wokół Placu Wolności się działo, do kogo one należały. Podobna historia jest tutaj przy ulicy Krótkiej 1 i Krótkiej 2. Ten budynek, czy Krótkiej 1, Krótkiej 2, czy Krótkiej 3, zostały wybudowane na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Właścicielami tych budynków byli obywatele narodowości żydowskiej, którzy w czasie wojny czy po wojnie wyemigrowali do Izraela, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, także ich w tej chwili nie ma. Przy budynku przy ulicy Krótkiej 1, który jest w tej chwili przeznaczony do wyburzenia, w latach 1944 powstał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Zarówno przy Krótkiej 1 i przy tym budynku tu obok mieściło się tak zwane UB. Po rozwiązaniu tego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego powstała Służba Bezpieczeństwa i w te budynki wprowadziła się Milicja Obywatelska. Najpierw przy Krótkiej 3, a w latach 90. tutaj przy krótkiej 1. MO się wprowadziło w 1956 roku. Niemniej jednak w tym budynku po likwidacji Urzędu Bezpieczeństwa powstała Służba Bezpieczeństwa, którzy właśnie tu w tym budynku mieściły się Służba Bezpieczeństwa, która była przyklejona do Milicji Obywatelskiej. Na parterze tegoż budynku były biura najpierw dowodów osobistych, a później biura paszportowe. Natomiast na pierwszym piętrze były pomieszczenia biurowe pracowników Służby Bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy zostałem komendantem rejonowym, wyremontowałem, ponieważ stan techniczny tego budynku był bardzo, bardzo zły. Przede wszystkim to ściana szczytowa była pęknięta od samego stropu czy dachu po fundamenty. To za dużo powiedziane, pod fundamenty, tam fundamentów nie ma. Ja to wyremontowałem, to zostało, te ściany rozpadające się zostały spięte, został zmieniony dach i to tak pozostało do dnia dzisiejszego. Po przeprowadzeniu, po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa to zostało przejęte przez Policję i myśmy, tu się mieścili moje wydziały. Na parterze był referat dzielnicowy, na pierwszym piętrze wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Rejonowej Policji Bialskiej. Więc jesteśmy na ulicy Krótkiej. Krótka 1 to ten budynek przeznaczony do rozbiórki i Krótka 3 to jest stary budynek, który został wybudowany na przełomie lat 20 i 30 ubiegłego wieku i dobudowany łącznik w latach 80. i to stanowił kompleks budynków należących do Milicji Obywatelskiej. Komenda Wojewódzka po powstaniu województwa w 75 roku mieściła się przy Placu Wojska Polskiego, tam gdzie jest obecnie. Natomiast przy Krótkiej 1 na pierwszym piętrze mieściły się
mieściły się wydziały Komendy Wojewódzkiej, Milicji Obywatelskiej, Prewencji i Wydział do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. Natomiast na parterze znajdowało się biuro paszportowe. To jest okno mojego gabinetu z tym balkonem. Tu w tych oknach to są okna oficera dyżurnego. I tam po kolei pomieszczenia biurowe należące do Komendy Miejskiej. Tu na dole, tu, na parterze znajdował się areszt, na górze pomieszczenia biurowe. W piwnicy była kotłownia. Znajdujemy się w pomieszczeniu byłego biura paszportów w latach 90., w latach 2000. Mieścił tu się referat dzielnicowy Komendy Rejonowej Policji w Białej Podlaskiej. Widok z referatu dzielnicowych na Plac Wolności, także dzielnicowy, który miał w swojej opiece Plac Wolności, po prostu nie musiał wychodzić w patrol, tylko po prostu obserwował tu z pomieszczeń biurowych i widział, co się dzieje na Placu Wolności, a działo się tu różnie. Tu w dalszym ciągu, tu w tych pomieszczeniach był gabinet naczelnika Wydziału Paszportów, naczelnika, zastępcy naczelnika i sekretariat. Po wyprowadzeniu się Wydziału Paszportów, czyli po zlikwidowaniu Wydziału Paszportów, pomieszczenia te były zajmowane przez referat dzielnicowy. Tu się mieściło się archiwum Wydziału Paszportów. Później po wyprowadzeniu się Wydziału Paszportów pomieszczenia były bezużyteczne. Tu się mieścił Wydział Powiatowy Inspektorat Ruchu Drogowego w latach 60-80. W latach 80-90 był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Białej Podlaskiej. Jesteśmy na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Krótkiej 1. Tu po lewej stronie znajdował się za czasów Komendy Wojewódzkiej gabinet naczelnika Wydziału Prewencji. Tu w tym pomieszczeniu, w tym drugim pomieszczeniu znajdował się gabinet naczelnika Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. To pomieszczenie, w którym jesteśmy w tej chwili, był sekretariat obydwu wydziałów. I tutaj miały miejsce pomieszczenia, znajdowały się pomieszczenia biurowe. W 1998 roku po likwidacji województwa bielsko-podlaskiego Wydział został przeniesiony do Komendy Miejskiej przy Placu Wojska Polskiego, a tu się, żeśmy się przeprowadzili, znajdował się Wydział Dochodzeniowy Śledczy Komendy Rejonowej Policji Białej Podlaskiej. Po lewej i po prawej stronie znajdują się pomieszczenia biurowe po Wydziale Dochodzeniowym Śledczym Komendy Rejonowej Bielskiej Policji. Po rozebraniu tego budynku, historia tego budynku po prostu przestanie istnieć. Za rok, dwa czy pięć nikt nie będzie wiedział, co tu było, co z nim się stało. Historia będzie się rozpoczynała od nowa. Powstanie nowy budynek. Wtedy, kiedy się dowiedziałem od prezydenta miasta, że ma fundusze na renowację tego budynku, po prostu ucieszyłem się i gratulowałem, że zdobył fundusze na odbudowę. Niemniej jednak pod koniec ubiegłego roku poinformował mnie, że ten budynek nadaje się tylko do rozebrania i postawienia nowego budynku. Od połowy lat 2008 do chwili obecnej on po prostu był bezużyteczny. 14 lat. No, kilkanaście lat. Bo tu w międzyczasie po przekazaniu do Urzędu Miasta budynku w 2008 roku tu były jakieś biura Urzędu Miasta, ale to były tymczasowo z uwagi na
stan techniczny tego budynku dla bezpieczeństwa zostały zlikwidowane, a pracownicy przeszli do odbudowanego nowego budynku Urzędu Miejskiego.